Ja się nazywam Michał Majchrowicz. Prowadzę swoją pracownię ceramiki Shadowland w Gdańsku. Zajmuję się ceramiką użytkową, ale jakby też estetyczną, artystyczną. Nazywam się Andrzej Borowy. Jestem prezesem zarządu spółki Krab, która zajmuje się produkcją mebli i wyposażenia wnętrz. Nasz zawód, można powiedzieć, jest zawodem wielopokoleniowym. Pasja do tego ponad 25 lat temu skłoniła mnie do tego, żeby robić to, co robię w tej chwili. Ceramika to jest praca fizyczna w podstawie. Na przykład koło, którego ja używam, to jest koło kopane. To jest strasznie długi proces. Czy to jest naczynie, czy to jest forma bardziej abstrakcyjna, to zawsze będzie coś, co buduje się z błota na początku. Materiały, które używamy, staramy się, żeby były materiałami jak najbardziej ekologicznymi, oczywiście związanymi z naturą. Precyzja i wysoka jakość to ważne elementy, które świadczą później o jakości produktu. To wszystko gdzieś przechodzi z twojego mózgu przez twoje oczy i przez twoje dłonie i przeradza się w tą materię. Jak otwierasz pierwszy wypał biskwitowy i nagle się okazuje, że połowa wybuchła, popękała, to jest tylko i wyłącznie twoja wina, bo się pospieszyłeś na którymś etapie. Z Invest Comfortem rozpoczęliśmy współpracę ponad 10 lat temu i w zasadzie od początku to była współpraca na dużo wyższym poziomie niż z innymi deweloperami. Dla Invest Comfortu robiłem elementy dekoracyjne do inwestycji w kolibkach. Były to panele stylizowane na kompozycje kamienne klatek schodowych. Oni od początku oczekiwali czegoś więcej tych klatek schodowych. Nie jest to łatwe. Często robimy szereg próbnych elementów. Invest Comfort chyba jako jedyny deweloper potrafi zrobić próbne korytarze na inwestycji, która jeszcze nie stoi. Czyli robimy próbny korytarz dla inwestycji, która będzie wybudowana za rok na innej inwestycji. Założenie było takie, że ma być jakiś element wywodzący się z regionu, z Pomorza. Więc jakby chcieliśmy się trzymać jakiejś formy naturalnej. Wędrujemy tutaj między Kaszubami, między natywowością. Coś się toczy, coś się przelewa. O, coś się toczy, coś się toczy. Co nam się może toczyć? Otoczaki nam się toczą. I ułożyłem je gdzieś na podłodze i się okazało, to jest świetne, wytnijmy kawałek z tego. I to się tak pięknie połączyło. Nieraz jestem w Sopocie, w starych kamienicach. Myślę sobie o klatce schodowej, która kiedyś tam powstała. Po 100 latach ta klatka stoi, elementy tam na niej funkcjonują. Mamy taką satysfakcję, że jesteśmy twórcą pewnej części historii budownictwa. Już w ćwierć wieku nasze produkty są na rynku. Chcielibyśmy, żeby za 100 lat też na tych klatkach były i żeby ktoś się, mam nadzieję, podziwiał.